Cześć, z tej strony Łukasz, witam Was na kanale Zawód Typer. To jest nasz już 8 odcinek z serii Kiedyś to było. Powoli wkraczamy do świata, w którym liczyła się tylko jedna rywalizacja. Leo Messi kontra Cristiano Ronaldo. Ale póki co mamy 2007 rok, który należał do Brazylijczyka Ricardo Kaki. A jeżeli chodzi o mnie, z czym mi się kojarzy 2007 rok, to z zakończeniem liceum i egzaminami maturalnymi. Ale powiedzmy o tym, co działo się w sporcie. Jedziemy! Już po 2 latach doszło do rewanżu. Milan kontra Liverpool. Mediolańczycy sprzedali latem Andrija Szewczenkę do Chelsea, od czego jednak ma się Pippo Inzagiego. Włoch, którego określano mistrzem brzydkich bramek wpychanych piszczalami, kolanami czy czymkolwiek się dało, pokonał Pepe Reinę dwukrotnie. Za pierwszym razem piłka po strzale Pirlo z wolnego się po prostu od niego odbiła i zmyliła Pepe Reinę. Przy golu na 2-0 Kaka właściwie nie miał komu podać, prowadził piłkę i nagle dwóm stoperom urwał się Super Pippo. Dostał świetne podanie, minął Reinę i mógł się wydzierać w swoim stylu przy chorągiewce. Milan wygrał 2-1 i zrewanżował się za cud w Stambule. Pamiętacie ten turniej? Mecz z faworyzowaną Brazylią, rzut wolny, podchodzi 3 lata młodszy od wszystkich Grzegorz Krychowiak i trafia na 1-0. Polacy sprawili sensację, choć bronili się przez ponad godzinę w dziesiątkę. Później na temat Krychowiaka wypowiadał się jeden z jego kolegów z tamtej reprezentacji, Artur Marciniak. Był od nas aż 3 lata młodszy, ale już imponował przygotowaniem fizycznym. W środku pola tracił bardzo mało piłek. Był na pewno utalentowanym zawodnikiem, ale nic nie zapowiadało, że zrobi taką karierę. Potem nasi ulegli Amerykanom 1-6, zremisowali z Koreą Południową 1-1, dzięki czemu wyszli z grupy. Ze snu wybudzili nas nie byle kto, bo Sergio Aguero i Angel Di Maria, którzy ostatecznie odebrali złote medale. Gwiazdą tamtej reprezentacji Polski do lat 20 był Dawid Janczyk, który strzelił na turnieju 3 gole i zapowiadał się znakomicie. Po meczu z Koreą znalazłem się w oku cyklonu. Co chwilę telefony od menedżera, jakie to kluby chcą Janczyka. W polskich mediach artykuły, że stworzę atak marzeń z Aguero i Torresem w Atletico. Pisał w swojej autobiografii wydanej w zeszłym roku. Oprócz niego reprezentowali nas choćby Fojut, Małecki, Białkowski czy Cywka. A teraz chciałem jeszcze wymienić całą śmietankę z tego turnieju. Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Juan Mata, Gerard Piqué, Luis Suarez, Edinson Cavani, Shinji Kagawa, Marcelo, Willian, Eder Banega, Aleksandre Pato i wymienieni wcześniej Aguero i Di Maria. Cała wielka Krokiew zamarła. W Zakopanem doszło do tragicznie wyglądającego upadku czeskiego skoczka Jana Mazocha, wnuka bardzo znanego skoczka Jiżiego Raszki. W stanie krytycznym przewieziono go do szpitala i wprowadzono w śpiączkę. Na szczęście już po 2 tygodniach z niego wyszedł. Próbował wrócić do skoków, jednak z uwagi na zdrowie zakończył karierę w wieku 23 lat. Na koniec sezonu cieszyliśmy się z 4. i ostatniej w karierze kryształowej kuli Adama Małysza, który po drodze został też 4. raz mistrzem świata, zwyciężając w Sapporo. Pierwszy historyczny triumf w Pucharze Świata odniosła też Justyna Kowalczyk i tak zaczęła się jej piękna i długa randka z biegami. To wtedy szczypiorniści rozkochali w sobie Polaków, którzy później przez lata dopingowali ich na wielkich turniejach, obgryzając paznokcie. Srebrny medal na mundialu był dużą niespodzianką. Sławek Szmal, Karol Bielecki, bracia Jureccy, bracia Lijewscy, Grzegorz Tkaczyk, każdy Polak zaczął kojarzyć te nazwiska. Z podekscytowaniem oglądaliśmy też wyścigi Kubicy, który regularnie punktował w BMW Sauber. Zamarliśmy jednak 10 czerwca, kiedy przy prędkości 230 km na godzinę roztrzaskał bolid o betonową ścianę. Szybko wrócił jednak do zdrowia i ukończył sezon na dobrej 6 pozycji. Już w styczniu rozpoczęła się nowa era w Federacji UEFA, pełniącego funkcję prezydenta przez 17 lat. Lennarta Johanssona zastąpił Michel Platini. Z czasów nam bliższych wiemy jednak, że Francuz splamił swoje nazwisko udowodnioną mu przyjętą łapówką. 18 kwietnia jednak to właśnie on wyciągnął kartkę z napisem Polska i Ukraina. Wtedy dowiedzieliśmy się, że zorganizujemy Euro w 2012 roku. Na pewno graliście w popularną grę rajdową, którą promował sam Colin McRae. W 2007 roku ten sportowiec zmarł w tragicznych okolicznościach na skutek katastrofy prywatnego śmigłowca, którego sam pilotował. Do wielkiej tragedii doszło też 2 tygodnie wcześniej po meczu Sevilli z Getafe. Na murawie zasłabł skrzydłowy Antonio Puerta. Jednak błyskawiczna reakcja innych zawodników ocaliła mu życie. W szatni po raz kolejny stracił przytomność, a 3 dni później zmarł w szpitalu.
3 miesiące wcześniej Puerta został drugi raz z rzędu zwycięzcą Pucharu UEFA, w którym Sevilla pokonała po konkursie jedenastek Espanyol, a on sam strzelił decydującego karnego. Klub zastrzegł numer 16, ma z nim zagrać dopiero syn, który urodził się już po śmierci Antonio. W tej chwili ma 12 lat. Dwa lata później ataku serca dozna też inny uczestnik tamtego meczu, Dani Jarque, zawodnik Espanyolu. Obok tegorocznego triumfu Piasta Gliwice w 2007 roku doszło do chyba drugiej największej niespodzianki w XXI wieku, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie walki o tytuł mistrzowski w Polsce. Wówczas Czesław Michniewicz razem z Zagłębiem Lubin sięgnął po tytuł mistrzowski, a w tamtej drużynie grali m.in. Wojciech Łobodziński, Maciej Iwański, Manuel Arboleda czy Łukasz Piszczek, który jeszcze jako napastnik zdobył 11 goli. Za naszą zachodnią granicą też doszło do podobnej niespodzianki. Tytuł wywalczyła drużyna Stuttgartu. We Francji już szósty sezon z rzędu mistrzem został Lyon, a Ireneusz Jeleń od sezonu 2006-2007 zaczynał swoją udaną przygodę z Auxerre. We Włoszech oczywiście wygrał Juventus, ale zaraz. Wcale to nie takie oczywiste, bo wygrali Serie B. Oczywiście po tym, jak zostali zdegradowani. W tym czasie zaczynała się wielka era Interu, z kolei Francesco Totti rozegrał swój najlepszy sezon pod względem zdobyczy bramkowych, notując 26 trafień. Swój 16 tytuł mistrza Anglii zdobył Manchester United z pierwszym poważnym sezonem w wykonaniu CR7, lecz to Didier Drogba sięgnął po koronę króla strzelców ligi. W Hiszpanii tytuł mistrzowski trafił do królewskich, a najlepszym strzelcem ligi okazał się Ruud van Nistelrooy. Copa America 2007 należało do Brazylijczyków, którzy w finale ograli Argentynę aż 3-0. W tym roku na rynku europejskim zaprezentowano coś, co było rozpadem wielu związków. Mowa o konsoli PlayStation 3. Z innych gadżetów świat poznał także urządzenie, które właśnie być może trzymacie w ręku oglądając ten film. Mówię tutaj o iPhone'ie. Na pewno wielu z Was, wcielając się w Geralta z Rivii, nawalało nocami w Wiedźmina, który miał też wtedy swoją premierę, podobnie jak Call of Duty 4. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to zapraszam Was do obejrzenia mojego poprzedniego nagrania z roku 2006, który był naprawdę bardzo ciekawy. Zapraszam Was również do zasubskrybowania kanału, klikajcie dzwoneczki, żeby się otrzymywali powiadomienia o nowych materiałach i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!